Ja tak króciutko chciałam zwrócić świadectwo w imieniu mojej koleżanki. To było chyba 3 tygodnie temu. Asia miała słowo wiedzy i powiedziała, że są jakieś osoby, które mają problem ze stopami i chciała się o nie modlić. I moja koleżanka, ona jest z innego miasta, oglądała nabożeństwo i miała taką pierwszą refleksję, że no to dotyczy ludzi, którzy tu są na miejscu, ale Asia zaraz później powiedziała, że również ci, którzy oglądają nas online, to też ich dotyczy. Ona zaczęła płakać, ponieważ ona miała od kilku tygodni albo nawet od kilku miesięcy duży problem ze stopami, już naprawdę ciężko jej było chodzić. No i została po prostu uzdrowiona. Chciałam w jej imieniu złożyć to świadectwo. Dobrze.